Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Elma Skincare to firma produkująca najwyższej jakości produkty kosmetyczne oparte na naturalnych składnikach ziołowych. W ofercie firmy znajdą Państwo kremy, maści i olejki, które pomagają w pielęgnacji skóry, wzmacniają włosy i paznokcie, relaksują i uśmierzają bóle mięśni i stawów, a także są pomocne w leczeniu wielu problemów skórnych. Elma Skincare posiada autoryzację Health Canada do sprzedaży swoich produktów. Produkty dostępne są w większości polskich sklepów w Ontario. Po więcej informacji odwiedź stronę elmaskincare.com. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam. Tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, że tak zwana sprzedaż bankowa, czyli power of sale, nie jest wcale taką dobrą okazją? Taka sprzedaż ma wiele obwarowań, a my tego typu kwestie chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. W ciągu ostatnich 20 lat wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej lub społecznej kilku mieszkających w Kanadzie naszych rodaków zdobyły wysokie uznanie władz ich drugiej ojczyzny. Wśród wielu osób udekorowanych w kwietniu 2008 roku w Ottawie Orderem Kanady przez gubernator Michel Jean był również dr Zbigniew Kabata, naukowiec, ponad 40 lat pracujący w stacji biologicznej w Nanaimo w Kolumbii Brytyjskiej. Po dr Mary Majce, uhonorowanej rok wcześniej Orderem Kanady za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody i zabytków w prowincji New Brunswick, dr Kabata był kolejną osobą polskiego pochodzenia, której przyznano to najwyższe odznaczenie kanadyjskie. Dodajmy, że za swoje bohaterstwo w czasie II wojny światowej dr Zbigniew Kabata uhonorowany został komandorią Orderu Polonia Restituta oraz najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Zbigniew Kabata is an internationally renowned authority on the biology of marine parasites and was the long-standing head of parasitology research at the Pacific Biological Station in Nanaimo. His groundbreaking research, spanning over 5 decades, has greatly improved our understanding of marine ecology and has had a significant worldwide impact on the management of commercial fisheries. Undeterred by retirement, he actively pursues his research and remains an eminent authority in this important field of biological study. Dr. Kabata. Swą pracę naukową docenioną Orderem Kanady dr Kabata rozpoczął w 1955 roku w wieku 31 lat w Aberdeen w Szkocji, gdzie po ukończeniu studiów na tamtejszym uniwersytecie zorganizował i prowadził pracownię parazytologii ryb morskich. Ta dziedzina była i jest jego specjalnością, w niej się doktoryzował i odnosił sukcesy, które wyniosły go na szczyt światowej nauki.
1966 roku kanadyjscy koledzy naukowcy zaproponowali mu tak znakomite warunki pracy w Pacific Biological Station w Nanaimo, że nie sposób było odmówić. Od następnego roku dr Kabata objął kierownictwo pracowni parazytologii, a w latach 1975-81 kierował Wydziałem Rybactwa Morskiego obejmującego wszystkie wody kanadyjskiego Pacyfiku. W 1984 roku nadano mu tytuł profesora na Uniwersytecie Simona Frasera w Barnaby w Kolumbii Brytyjskiej. Jest członkiem towarzystw naukowych w 7 krajach i laureatem nagród za pracę naukową. Na ten dorobek stawiający doktora Kabatę w rzędzie najwybitniejszych współczesnych uczonych, parazytologów, składają się m.in. 153 prace naukowe w 3 językach, w 15 krajach, w 41 czasopismach. Jego najważniejszym dziełem jest wydana w 1979 roku w Londynie monografia z jego własnymi ilustracjami pod tytułem Parasitic Copepoda of British Fishes, będąca odtąd obowiązkowym podręcznikiem dla studentów. Nazwisko profesora Kabaty przeszło już do nieśmiertelności. Naukowcy w kilku krajach nadali 16 opisywanym przez niego widłonogom nazwy zawierające jego nazwisko. To wyróżnienie jest chyba najbardziej cenne w świecie nauki. Spoglądając na zdjęcie doktora Kabaty, Polacy z łatwością rozpoznają prezentowaną przez niego komandorię Orderu Polonia Restituta oraz szereg polskich medali wojskowych. Podkreślmy, że to za wyjątkowe bohaterstwo w czasie wojny major Zbigniew Kabata odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a także m.in. trzykrotnie Krzyżem Armii Krajowej. O tych zasługach oddanych ojczyźnie podczas dekoracji w Rideau Hall nie wspomniano, ale naszym obowiązkiem jest przybliżyć Państwu także wcześniejszą część życiorysu tego niezwykłego człowieka. Odznaczenia nadane Zbigniewowi Kabacie prowadzą naszą ciekawość w głąb czasu, w okres jego młodości, która przypadła na okrutny czas II wojny światowej. Zbigniew Kabata urodził się w 1924 roku w Jeremiczach w województwie poleskim. Jego ojciec, legionista 6. Pułku Piechoty Legionów, oficer zawodowy Wojska Polskiego, kapitan, służył w różnych dalekich kresowych garnizonach na obrzeżach II Rzeczpospolitej. Idąc w ślad ojca, 12-letni Zbigniew rozpoczął naukę w pierwszym korpusie kadetów marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie. Po wybuchu wojny Zbyszek wraz z większością z 84 chłopców z jego klasy wzięli udział w walkach w obronie ojczyzny. Do końca wojny 1/3 z nich zginęła. Ojciec Zbyszka, któremu udało się zbiec z niemieckiej niewoli, zdołał przenieść rodzinę na zachód od Bugu, pod okupacją niemiecką, na Kielęszczyznę. Obaj, ojciec i syn, związani byli z konspiracją. Nie jesteśmy w stanie omówić wszystkich ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie kilku lat walk Zbyszka Kabaty w szeregach Armii Krajowej w Lasach Świętokrzyskich. Podczas służby w oddziale tzw. Jędrusiów uczestniczył w wielu głośnych, brawurowych akcjach, m.in. w uderzeniach na hitlerowskie więzienia w celu uwolnienia aresztowanych. Wyjątkowo odważną, indywidualną akcją Zbyszka było wykonanie wyroku śmierci wydanego przez Sąd Polski Podziemnej na agencie Gestapo. Zadanie wykonał w Sandomierzu podczas przerwy w meczu piłkarskim na stadionie pełnym Niemców. Bobo, taki był pseudonim Zbigniewa Kabaty, wyróżniał się wielką odwagą i poświęceniem. W partyzantce walczył w niemal wszystkich akcjach bojowych Jędrusiów, a później 2. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, likwidując wielu Niemców. W walkach tych stracił jednak sporo przyjaciół. Do dziś nosi na palcu pierścień, który należał do jego najlepszego przyjaciela, który poległ w jednej z walk. Obdarzony talentem literackim, swe przeżycia Zbigniew opisywał w opowiadaniach i wierszach. Strata towarzyszy broni stanowi nadal niezabliźnioną ranę. W swych wzruszających wierszach powraca do okresu walk partyzanckich, starając się wyrazić atmosferę tych dni, bohaterstwo żołnierzy, jak i rozpacz i ból po stracie kolegów. Jego liczne wiersze, pisane jeszcze w czasie okupacji, stały się znanymi wśród żołnierzy Armii Krajowej. Ich zwrotki znajdują się na tablicach honorowych upamiętniających miejsca walk lub na szkołach niosących imię Armii Krajowej. Niektóre z wierszy śpiewano na melodię znanych piosenek, a do najbardziej znanego wiersza Kabaty, Armia Krajowa,
muzykę napisał Tadeusz Kaczyński. A wracając do dalszych losów Zbigniewa Kabaty, dodajmy, że po wojnie, zagrożony aresztowaniem przez UB, wraz z dwoma przyjaciółmi Zbigniew odszedł na zachód przez zieloną granicę. Po dotarciu do Włoch podporucznik Zbigniew Kabata został dowódcą plutonu strzeleckiego w 1. Batalionie Strzelców Karpackich. Później w 1948 roku w Anglii po demobilizacji został zakwalifikowany i odkomendorowany na kurs rybacki w Aberdeen w Szkocji. Przez 3 lata pływał na różnych statkach rybackich, po czym rozpoczął wspomniane już studia na Uniwersytecie w Aberdeen. Przedstawimy Państwu krótką rozmowę z doktorem Zbigniewem Kabatą, którą po uroczystości w Rideau Hall przeprowadził jego wieloletni przyjaciel, wnioskodawca przyznania mu Orderu Kanady, Krzysztof Lubicz Szydłowski, prezes Koła Armii Krajowej w Toronto, którego dr Kabata jest członkiem. W pierwszym rzędzie chcę Tobie, Zbyszku, pogratulować. Tak samo złożyć Ci serdeczne życzenia w imieniu nie tylko koleżanek i kolegów w Toronto, ale wszystkich akowców poza granicami kraju. Jesteś dla nas wielkim przykładem, jak należy, powiedzmy sobie, swoje życie prowadzić. Byłeś wspaniałym żołnierzem, jesteś poetą, jesteś światowej klasy naukowcem. Dzisiaj jesteśmy w Rideau Hall i, że tak powiem, to, co Kanada uznała Ciebie jako naukowca, który dla Kanady pracował. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że ten moment, na który ja czekałem, w końcu doszliśmy do punktu i muszę Ci powiedzieć, że jeden z powodów moich wysiłków polegało na tym, że jesteś wspaniałym przykładem, zwłaszcza przykładem dla młodzieży, jak należy osiągać to, czego się chce w swoim życiu. A teraz bądź taki dobry i powiedz kilka słów na temat dzisiejszego dnia i na temat swojej pracy w Kanadzie. No, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to był dzień, który był dla mnie bardzo wzruszający. Prawdę mówiąc, ja się tego nigdy nie spodziewałem. Praca moja zawsze obracała się wokół pasożytów. Nagle znajduję się w towarzystwie ludzi, którzy mają tak wiele osiągnięć za sobą, że zostawiają mnie w cieniu. Ja się tego nigdy nie spodziewałem. Zawsze mi się przypomina profesor Demel ze stacji biologicznej w Helu, który mówił, że jak człowiek siedzi długo w jednym krześle, to w końcu za niego coś mu na głowę zacznie kapać. Ja siedziałem w tym samym krześle w Biological Station przez 41 lat. Oczywiście nie myślałem o żadnych nagrodach. Po prostu pracowałem, bo ta praca mnie ogromnie pociągała. A rzecz najważniejsza, zawsze w swoim życiu kierowałem się jedną zasadą. W kraju po wojnie wyrzucono nas na śmietnik. Powiedzieli nam, że my jesteśmy na śmietniku historii, że w ogóle do niczego się nie nadajemy. Wszędzie były wielkie afisze ogłaszające, że wygonimy z kraju SS, Gestapo, AK. No i tak mnie z kraju wygonili. Więc ja chciałem tu po prostu czasami przez przekorę udowodnić, że z tym śmietnikiem historii to może nie zawsze tak było, jak oni mówili. Że bez żadnej pomocy, bez żadnych względów, my, którzyśmy zostali z kraju wygnani, jako te zaplute karzełki reakcji, to jednak byliśmy nie najgorszego wzrostu. I to właśnie chciałem udowodnić przez swoją pracę i przez swoje wysiłki i przez to wszystko, co pisałem w swoich własnych wspomnieniach czy poezjach. Także właściwie to jest wszystko, co ja mogę na ten temat powiedzieć. A poza tym, kiedy człowiek wyjdzie poza obręby własnego zaścianka, w tym wypadku poza obręb granic polskich, to spotyka się najróżniejszych ludzi. Ludzi, którzy są dobrzy i ludzi, którzy są źli. I zaczyna się człowiek przekonywać, że my jako Polacy to nie jesteśmy właściwie najlepszym narodem, ale jednocześnie nie jesteśmy najgorszym. Że takich dobrych i takich złych wszędzie się spotyka.
Także człowiek się wiele nauczy przez to życie na obczyźnie. Ale mimo wszystko, kiedy się wszystko zbierze w garści ściśle, to nasze korzenie są tam. Dla mnie Góry Świętokrzyskie zawsze będą centrem świata. Bo tam właśnie traciłem swoich najlepszych kolegów. I do dzisiaj wspominam ten pierwszy wiersz, który napisałem w Lerwick, leżąc ze złamaną nogą po wypadku na statku. O wyboistej drodze, która las przecina i rozłożysto nad nią jarzębina, wierzchołkami leśne siumy płyną, zasłuchany krzyż pod jarzębiną. Nocą drogą chłopcy przechodzili, jarzębinie drucha powierzyli. Krzyż mu dali sękaty brzozowy, partyzanckiej legii honorowej. Poszli chłopcy, broń ścienkała drogą, przeszły lata i wrócić nie mogą. Lasu, jego życia krzyż ten nie powstrzyma. Co jesieni krwawi jarzębina, szum codziennie płynie wierzchołkami. Partyzantko, cóżeś ty za pani? Tak, szliśmy za nią, ci chłopcy malowani i wielu z nas zostało pod tymi sękatymi brzozowymi krzyżami Legii Honorowej. Ja miałem więcej szczęścia i to wszystko, co chciałem tutaj dokonać, to żeby było skierowane, żeby ich nie zapomniano, że oni sami własnej nie mogą się domagać sprawiedliwości własnej, bo już nie mają głosu, więc ja chciałem im ten głos dać. I to wszystko na dodatek do mojej pracy naukowej. Zawsze stawiałem na pierwszym planie. Zbyszku, ja naprawdę jestem dzisiaj szczęśliwy. Dziękuję.